albo jodła. To ja! Czterokrotny mistrz Polski, czterokrotny zdobywca Pucharu Polski, uczestnik Euro 2016. Tak w skrócie można opisać osiągnięcia dzisiejszego turbo kozaka Tomka Jodły, jodłowca. Drogi Tomaszu, jakże było miłoby dodać do tych zdobyczy zwycięzców turbo kozaka? Po cichu na to liczę, zobaczymy. Ja liczę głośno. Ja żartowałem trochę. Chcę dobry wynik zrobić, ale zobaczymy. Jak na defensywnego pomocnika? 22 bramki w lidze, liczyłem. Oj, to ja nie wiedziałem. Nie jest źle. Nie jest źle. Dzisiaj będzie ich jeszcze więcej. Nadrobimy. Nadrobimy. Powodza na drugi, Tomku. Ale urwa. Nie wyrobi się, nie wyrobi. Ajajaj. I to nawet z kiwką. Ja to zawsze łatwo, na prostaka idę. Zwarty? Tak. Znowu w tą samą monotonę. I trzy razy. Faul? Karny? Ojojoj. War. Karnego tylko raz strzelałem. Kiedy? Super puch. Śląsk z Wrocław. Czy była to próba udana? A jak myślisz? Myślę, że tak. Jak strzelałem raz, to? To nie. To nie. Którą stronę? Którą stronę, Jodła? Jodła, gdzie to było wtedy? Dowiesz się. Dobra. Tajemniczy Jodła! Oj! Powiem tak, już wiem po tym strzale, dlaczego tylko raz. Można? Zawsze. Ty widzę z karnego na karnego, jesteś coraz lepszy. Tak? Lewa? Lewa. Nie, nie będę świrał. A trener Nawałka wie, że ty jesteś obunoży? nie narzekam na lewą, ale... Ale uderzy z prawej. I uderzy jakże skutecznie. Siła, precyzja. Gwiazdniewice. Na ten moment wypożyczenie? Tak jest. A plany jakie dalsze? Plany dalsze? Nie myślę nad tym. Mogę już? Oczywiście, że możesz. To lubię. Rozbieg. Wpadło? Z dużego palca. Z palca, dokładnie. Tym razem drużyna Energii dopłynęła do Gdyni, by przekonać się, jak w walce o finał poradzi sobie najlepsza w rywalizacji lutowej Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Antoniego Abrahama. Co miesiąc jest coraz lepiej, co szkoła jest lepiej przygotowana, a tutaj to podejrzewam, że to jest faworyt do zwycięstwa, bo tak byli przygotowani piłkarsko. Strzelali fajnie, tego kręciołka wszyscy trafili, więc super, naprawdę ta szkoła robi chyba największe wrażenie dotychczas. To, co prezentują i to tutaj chłopaki i dziewczyny, naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Jeżeli chodzi o moją konkurencję żonglerską, to mężczyźni zrobili maksa punktów, czyli każdy z 10 uczestników wybił 30 żonglerek, więc naprawdę szacun. Gdynia jako pierwsza w wielkim finale. Jeśli chcecie do niej dołączyć, czym prędzej odwiedzajcie stronę www.drużynaenergii.pl. Do zobaczenia. 49 występów w reprezentacji Polski. I teraz jest pytanie. Czy zatrzymujesz się, tak jak Tomasz Wieszczycki, na 99 nieszczęsnych bramkach, czy jednak wierzysz i marzysz o tym 50 występie? Marzę, oczywiście, jak najbardziej. 49, tak jak mówisz, choć był ten jeden mecz, tak? I chciałbym to, żeby to było na mistrzostwach świata, a jak będzie, to się okaże. Mam trochę czasu i na pewno o tym myślę. Panie trenerze, deklaracja. Rozumiem, że trener, selekcjoner Adam Nawałka czasami na mecze Piasta wpada. No na pewno. Zawsze trener obserwuje wszystkich. Mnie nie obserwuje.
I myślę, że pokażę się z dobrej strony jeszcze i myślę, że trochę czasu na to jeszcze. Żeby tylko w tarczy. My gotowi. Okej. Okay. Ty? Też. 18 dam. Nieźle. Do zjazd 10. Gwizdek? Oczywiście, panie Tomaszu. Czekam. A. 15. Spokojnie. To jest próba? Proszę bardzo, żółwik, jest okej. Okay. Ja mam to zaliczyć? Z marszu robimy wszystko. Wiele rzeczy uwierzę, ale nie w to, że kiedykolwiek wykonywałeś rzuty rożne. Karnego raz strzelałem, ale rzutu rożnego nigdy. Pierwszy raz tutaj. Przed chwilą chyba. Pierwszy raz. Za mocno. Nie wyszło. Tak jest, idziemy dalej. To widać od razu, proszę bardzo, oczywiście. Zobacz, a trener Fornalik już pojechał, aby zobaczył, że jesteś po Wasiliewie drugi do wykonywania. No powiedzmy, że w trójce, no. Zawsze przegrywam z kolegami z drużyny. Naprawdę? Nie zdarzyło się inaczej. Kto tam wygrywa? Kto tam wygrywa? W Legii czy teraz w Piaście? W Piaście. Kto tam wygrywa? Karol Angielski, nawet niezły, lewa noga. No i Kostrzec, siła i precyzja w nóżce. Życzę ci, żebyś teraz pokazał siłę i precyzję. Siła jest. No, nóżka mi podjeżdża, wiesz? Jest też prośba przy okazji od pani Jadzi z tej budynku za bramką, żebyś nie wybił szyby. Uuu! Tak jest. Tak można? Zaliczamy? No, 5 dam. Dzięki. Mówisz jodła, myślisz super przerzut. Nie martwię się. Jedziemy dalej. Mówiłem, że się nie martwię? A ja się martwię. Czy w karierze jakaś bramka z połowy miała miejsce? Z połowy nie. Nie? Nie, nie. Ale nie próbowałeś? Za połowy. A, na pewno tak? Też nie było. Powiem tak, ja bym się nad takimi strzami i drogi w Tomku... A co raz dwa? W powietrzu było. Bo to musi być w powietrzu. A, musi być w powietrzu. Metr dalej? Metr dalej. A słyszałem, że ty się bawalił z 70 metra, tak? Tomek Haj, to chciałbyś spróbować? Za 20 punktów? Nie. Jeszcze runda trwa i najważniejsza finałowa za niedługo. Trzeba być zdrowy. No dobrze, ale z tej racji, że jest metr dalej, dam ci zamiast 15, 20. 20, okej. Okay. Pani będzie spokojna, mówiłem o tym, że będzie trafiał. Tu. Postaram się tak szybko zrobić, żeby później nie przyspieszać w programie tego, wiesz? Naprawdę? Trzymam za to kciuki. 3, 2, 1. Raz, 2. Jest nieźle faktycznie. 3. Czternaście, 15, pazernie jodełką! Pazernie jodełką jodła! Jezus Maria! Wpadło czy nie? Bo nie? Powiem szczerze, że wpadło za bramkę. Poprzeczkę też mam. Nie, nawet nie. A myślę, że poprzeczkę trzeba. Ale nie było poprzeczki. Też nie było? Nie. O kurde. U pani Jadzi? Posturę masz, mięśniaczka, więc rugby nie powinno być ci obce. No to biegniemy. Nie o to w tej konkurencji chodzi. Trzeba żonglować. Żonglować? Tak. Okej, to jedziemy. 3, 2, 1. Dwadzieścia 5! To jest dobry wynik!
panie Jodła. To jest dobry wynik. Dziękuję. Poprzeczki 2,5. O. Połóweczki 3. Żonglereczki 25. No Tomku, no. Daj panie Boże takich zawodników w polskiej lidze, w Ekstraklasie. To dziękuję, dziękuję im. Reprezentacji. Zaskoczyłeś miło, tak? Mnie bardzo, o siebie? Liczyłem na więcej, no. Naprawdę? Ale nie ukrywam, że jest dobrze. Syn będzie zadowolony? Jest dobrze. Syn? Myślę, że razem oglądniemy. Zawsze jak wracam z treningu, to od razu syn, od razu do tata D, czyli piłka. D? Tak. D, piłka. Syn ma ile? Dwa lata mam. Imię? Kuba. I... Kuba, tata. Kuba, że piłka. Miał roczek, to przychodził do łóżka i z piłką do mnie. Czyli na razie ma ciągotki. Tomasz Jodłowiec, 33, w Legii była trójka, tak. Ale tutaj nie chcieli dać? No tak wyszło, 33 i... I jest fajnie. Też no coś zmieniłem, jest fajnie. Najważniejsze jest to, że masz więcej punktów niż 33, a to tak w zasadzie chodziło. Bo się martwiłeś, żebyś miał mniej. No różnie to mogło być, ale jest dobrze. Tomasz Jodłowiec był bohaterem odcinka Turbo Kozaka. Być może człowiek, który za chwilę zagra na mundialu w Rosji. Walczymy. Walczymy. Powodzenia.